Hejka wszystkim, witam na swoim kanale, mam na imię Ruslan. Dawno mnie nie było na moim kanale. Naprawdę nie miałem czasu, żeby nagrać filmik, dużo naprawdę miałem pracę. 15 maja minęło 7 lat, jak ja przyjechałem do Polski. Pomyślałem, że jednak muszę nagrać jakiś odcinek. No i w dzisiejszym odcinku ja pomyślałem nagrać taki vlog. Po prostu dzień, jeden dzień z mojego życia w Azji. Co ja robię w ogóle, jak spędzam czas. Od razu powiem, że ja naprawdę dużo pracuję. Nawet weekend mam pracę. Zostawię dla ciebie właśnie dzisiaj niedzielę. Jest weekend, dla mnie wolny. I ja pomyślałem nagrać filmik. Po prostu mam baśniowe życie. I nie chodzi o tym, że ja teraz, nie wiem, zarabiam dużo. W sumie ja nie zarabiam dużo. Ale po prostu cieszę się z tego, że spełniło się moje marzenie. Kiedyś marzyłem dużo podróżować, pomieszkać w innych krajach. Nawet mam filmy, gdzie ja mam noworoczne postanowienie, gdzie marzyłem o tym, żeby pomieszkać 5 lat w Hiszpanii, 5 lat w Chinach. No, tam dużo było krajów, ale nigdy nie widziałem, nigdy nie marzyłem o tym, że kiedyś będę w Azji. I mi tutaj bardzo się spodoba, jednak 5 miesięcy to jest bardzo dużo, to praktycznie pół roku spędziłem w Azji i na razie nie planuję wracać do Polski, ale jednak muszę, bo jak powiedziałem, ja tam mam pracę, płacę podatki cały czas, także nie mam mnie w Polsce, ale podatki ja płacę. Także pokażę wam swój dzień, jak ja go spędzam, co robię i mam nadzieję, że ten vlog będzie ciekawy dla was. Teraz przyjechałem na swoją willę, chciałem pokazać, jak ona wygląda. Po prostu zobaczcie, kanapa taka, wszystko jest uporządkowane, biurko, krzesło. I teraz idziemy do wanny, do łazienki. Taka łazienka i tam jest również prysznic. I idziemy dalej teraz na górę. Po prostu mieszkania są super, tutaj takie schody. No i to jest sypialnia, tak to wygląda i z takim pięknym widokiem. Teraz idziemy, zobaczcie, jaka piękność. No i taka sypialnia ogromna, też jest klimatyzacja. I wiecie co, ile coś takiego kosztuje? 1120 zł za dobę ze śniadaniem. W Zakopanem, ja myślę, że taki domek, on właśnie wygląda tak. Kosztowałby gdzieś tam 300, 400, 500 zł, czasami 1000. Także co myślicie o tym, napiszcie w komentarzach. Tylko dzisiaj przyjechałem do imigracjonu, do urzędu, żeby przedłużyć wizę. Już przedłużyłem, otrzymałem jeszcze na 30 dni, także mogę jeszcze zostać w Tajlandii. No i teraz jadę z wami na plażę. Przyjechałem na plażę pospacerować i również przyjechałem pierwszy raz na krawędź tej wyspy, czyli taki jak początek tej wyspy. I przyjechałem do takiego centrum, gdzie chronią i leczą zwierząt, którzy uszkodzone przez plastik, przez choroby, przez ludzi. I teraz chcę zobaczyć, bo naprawdę tutaj bardzo rzadko bywają ludzie i ja też pierwszy raz przyjechałem za pół roku i mi jest ciekawe zobaczyć w ogóle, jak wygląda ten centr. To taki muzeum, który chroni wodnych zwierząt od różnych, wiecie, plastikowych rzeczy, od siatek. Zobaczcie, jak tutaj delfiny, jak nażówka trafiła do takiego czegoś. Zobaczcie, tutaj jeszcze taki kaszalot. Że dużo plastiku, zobaczcie, my wyrzucamy każdego dnia. Tutaj też pokazany taki schemat, jak plastik trafia do zwierząt, jak oni umierają przez to i giną. Ja uważam, że to bardzo fajne miejsce, żeby nauczyć ludzi nie śmiecić w ogóle. I tutaj, ja tak rozumiem, że to jest rehabilitacja tych zwierząt, że oni znajdują żółwka takiego, jak teraz pokazywałem. I tutaj chronią, a również delfinów, bo tutaj bardzo dużo było namalowane delfinów. I oni chronią tych delfinów przed plastikami, przed chorobami, jakie im ludzie zrobili. Zobaczcie, a to takie małe żółwie i napisane, że don't touch.
Ja nie wiem, czy oni są martwi, czy po prostu śpią. No i tutaj, co my tutaj widzimy? A, różne plastiki, które znajdują się w morzu. Jak oni trafiają do biednych żółwi. I tutaj też takie pokazane, jak te biedne zwierzęta męczą się z tymi siatkami. No to jest tak naprawdę jest bardzo, bardzo okropne. Szkoda mi zwierząt tak naprawdę. No i tutaj jak pokazywałem, ten ogromny żółw, nie ten, to jest plastikowy, a ten żółwik w tym basenie. Zobaczcie, jaki ogromny po prostu żółw. Farma, gdzie trzymają zwierząt, których znajdują w morzu, którzy są, jak to powiedzieć, zranieni przez ludzi, przez plastik w morzu. I tutaj właśnie znajduje się farma, gdzie są te biedne żółwie i inne zwierzętka wodne. Jaka piękna, Boże, wow! Jaka piękniutka! Вот и вот все лапки нету, бедненькая. Какая красивая, необычная. Такой горбик у нее. Сейчас пришедем на массаж. Я стараюсь делать массаж где-то раз в тиждень, либо два раза в тиждень. Бо это очень здорово для кренкосупа. Я дуже часу спенцем в дому, працюю в дому, для того мушу якось, вече, порушитися, ходжу до шиловні, теж міч масаж, щоб мати здоровий кренгасуп. Также, зараз чекам, о боже, дубка, зараз чекам на свою масажистку, і бенден мяу, дуже добрий масаж. Боже, jestem po masażu, to było po prostu cudownie, na tyle jestem zadowolony. Nawet tutaj zrobili mi fryzurę. Po prostu bardzo dobrze się czuję po tym, jak mi robią masaż, bo naprawdę wszystko oni rozmijają i naprawdę czuję się lepiej. Teraz już idę do domku, bo jest noc, trochę taki śpiąca muszka. Szedłem na zachód słońca, zobaczcie, jaka piękność. Ja nie wyobrażam życia bez takiego pięknego widoku. Nawet ty jesteś przyzwyczajony. I Boże, jak pięknie. I po prostu rozumiem, że ja marzyłem o takim życiu. Mieszkać koło morza. Cały czas przychodzić na piękny zachód słońca. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Staram się praktycznie codziennie przechodzić nad morze, bo naprawdę to jest niesamowite widoki. Uwielbiam przechodzić na zachód słońca, oddychać świeżym powietrzem, patrzeć na morze. Także dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Zostawiajcie swoje komentarze, zostawiajcie swoje paluszki do góry, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!